Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i zapraszam Was do dalszej rozgrywki w naszym tytule The Last of Us. Przeszukamy teren. Może coś znajdziemy. Kontynuujemy oczywiście z miejsca, w którym żeśmy zakończyli. A ja tylko przypomnę o subskrybowaniu, komentowaniu, lajkowaniu. No i rozglądamy się w poszukiwaniu jakichś... Niezła jazda. Wszystko gra? Tak. Tak. Znajdźmy tę wieżę radiową. Ufasz? Tak, tak. Nie przejmuj się. Już nic tam nie grozi, okej? Okay? Tak. Hej! Może w tej łódce coś się uda znaleźć? Dawno na to wpadłem. Oczy dookoła głowy! No. Słyszę, że coś tam plotkują o nas. Jeszcze zobaczę, czy możemy coś wytworzyć tutaj. No, tak nie za bardzo. Jestem na łódce. Na wodzie jest nieco inaczej. Tylko spokojnie. Mamy kolejny komiks. Księga 11. Antycząstki. Okej. Okay. Odłóżmy zatem. No i mamy troszeczkę rzeczy tutaj do zebrania. Radio jakieś, ale niestety nie ma interakcji, za to mamy kawałek jakiejś kartki. Przeczytajmy, co tam pisze. Cóż, wygląda na to, że czas, kiedy udawało mi się uniknąć tego całego chaosu, dobiega końca. Pora wrócić na stały ląd. Zaczynają mi się kończyć zapasy, a łódka nie jest na lepszym stanie. I prawdę powiedziawszy, to musiało kiedyś nastąpić. Trzeba wreszcie przekonać się, co pozostało z ludzkości. Co tak właściwie może się stać? Jeśli natknąłeś się na mój szklep, nie podeprz, proszę, mojej czaszki. Dzięki. Czyli ktoś tutaj prawdopodobnie zginął, tak? Nikogo nie widać. Tu dalej nie da się wskoczyć, szkoda. Ale możemy tutaj zejść chyba jeszcze niżej, tak. Dobra. O! Zobaczmy. Joseph Scheffler. Numer 127. Czy mi się zdawało? Myślę, że przez moment coś widziałem. Ale nie, chyba niestety nie. Nie. No cóż, chyba więcej tutaj już nie znajdziemy. Nic, jeszcze zobaczmy. Tu coś jest. O, naboje, fajnie. W jakim stanie jest nasz... No w dobrym, w zasadzie nie ma sensu zamieniać tego. Nie przejdziemy tędy. Zgadza się. Przez chwilę myślałam, że go zastrzelisz. Tym. Niewiele brakowało. Są w porządku.
Dobrze, że są z nami. Chyba tak. Czy kiedyś wszyscy mieli łódki? Tak, miałem 18-metrowy jacht. Naprawdę? Nie. Sarkazm. Robisz postępy. Hej, Eli! Chyba coś znaleźliśmy. No co? Ej, chodźmy to obejrzeć. Co jest, że nie możemy wskoczyć? Tędy. Obstawiam, że tędy się stąd wydostaniemy. No. Pomóż. Okej, razem. Dobra. Dobra, dzieciaki, właśnie. Okej, trzymam. Teraz ty. Okej. Okej. W końcu się nauczyłeś. Tędy? Może? Widzisz coś? Trzeba znaleźć inną drogę. Ale mamy nakrętki. Mini śmiertelnik. Robert Richti 219. Przygniotło go coś. Jakaś belka. O? Czy to wszystkie zasoby? W tym pomieszczeniu. Tak. Dobra, wracamy. Joel, zobaczmy, co tam jest. Dobra. Sprawdzimy tę stronę. Okej. Okay. Ja też nie. Ale nie mamy wyboru. No nie ruszymy tego raczej. Ale tu coś jest, patrzcie. Otwórz kratkę, to się przyczołgam i otworzę drzwi. Proste? O, fu, ale obleśny szczur. Yes, Eli. Dzięki. Jednak współpraca nam służy. O, ile surowców. Myślisz, że pójdą z nami? Aż do Tomiego? Nie wiem. Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. 50 nakrętek, proszę bardzo. Dobrze, przeczytajmy. Nie było mnie kilka miesięcy, a świat postanowił na dobre sfiksować. Gdzie nie spojrzysz, zarażeni i niezarażeni próbują cię zabić. Ludzkość znów wpięła się w łańcuch pokarmowy i to z hukiem. Jestem w szoku, że wciąż żyję. Te ścieki wydają się całkiem bezpieczne. Dzięki ograniczonej liczbie wejść łatwiej jest się bronić, a gdy ktoś już się tu dostanie, to uda mi się go zgubić. Może nie jestem twardy, ale za to szybki. Muszę po prostu przeczekać, aż tam na górze sytuacja się trochę uspokoi. Stanę się na jakimś
czas szczurem ściekowym. Życzcie mi powodzenia. Iz. Okej. Okay. Pięknie. Zobaczmy, czy coś wytworzymy, czy nic nie wytworzymy. No nic nie wytworzymy na razie, niestety. Szkoda, szkoda. No dobra. Ciekawe miejsce. Tędy! Tu chyba jest jakieś przejście. Tak? O, tutaj! Tutaj coś znajdziemy? No nie, nie sądzę. Nie ma tu nic, Eli, wracamy. Nie ma po co schodzić. Wydawało mi się, że coś słyszę, ale chyba nie. Nie, no coś słyszę. Wydostaniemy się tędy? Chyba nie. Nie dosięgniemy. Nie umiem pływać. No to witaj w klubie. Dobra, tu jest jakieś koło. No to kręcimy. Co? Jak się dostaniemy na drugą stronę? Trzeba coś wypominować. Ej, te dźwigi jest osadzony na jakiejś szynie. Może go użyjemy. Nie daje się coś. Zobaczcie, generator. No. O. Coś jest. Musimy to wyjąć, bo to blokuje nam otwarcie tej śluzy. Dobra, udało się. Henry, spróbuj! Dobra! No teraz idzie. Spróbujmy. Dobra, działa! Rozejrzyj się. Zostańcie tutaj. Okej. Okay. Zobaczmy, co tam skrywa ta część. Jakaś drabina jeszcze w górę. O, to będą, może posłużyć do tego, żeby Eli przepłynęła. Ale to jeszcze chwilę, bo tu widzę jakieś drzwi. O cholera. Dobra. Po cichutku, pomalutku. No dobra. Było niebezpiecznie. Ale się udało. O, śrubki, śrubki. Bierzemy, oczywiście bierzemy.
Oj, sporo tutaj surowców. Kolejne. Jakiś dokument. Wczoraj spotkałem ludzi, którzy nie próbowali na mój widok strzelać. Niezwykłe. Wiem, wymieniliśmy się zapasami i raźnie poszliśmy każdy w swoją stronę. Były z nimi dzieci. Wszyscy wyglądali na naprawdę przestraszonych. Prawie powiedziałem im o tym miejscu. A co jeśli są tacy jak pozostali? Co jeśli? A, nieważne. Nie obchodzi mnie to. Jaki sens pozostawać przy życiu, jeśli nikt nie stara się śmiać z twoich kiepskich żartów? Jutro postaram się ich znaleźć. Może zechcą ze mną tutaj zostać. Iz. Czyli te wszystkie, widzę, zostawione informacje od tej samej osoby są. Okej. Okay. Czy tu coś więcej możemy zrobić? No tam chyba dalej już nie przejdziemy. No właśnie, tu jest za... zatarasowane. No dobra, tu nic już więcej nie zdziałamy. Ale weźmy tą paletę. Dobra. I dzięki temu uda nam się przetransportować Sama i Ellie na drugą stronę. No. Wskakujcie. Chodź. O, proszę bardzo, sprytne. A Sam? Gdzie ją mam dotransportować? Tutaj? O, chcę się stąd wydostać. No to już chwila. Dobra, trzeba sprawdzić, czy generator działa. Chwila prawdy. Działa chyba. Jak słyszę. A ja co? Jak mam niby się tam dostać? No tędy raczej nie. To już się nie cofniemy. Nie no, bez żartów. No jak ja teraz tu wyjdę? Może by ktoś podał mi rękę albo co? No. Przyznam, że mi zaimponowaliście. Masz do czynienia z zawodowcami. No to... Dobra, chodźmy. O? Nie mamy wyboru. Dobra. Jeden nóż dorobiony. No więcej tu nic nie znajdziemy chyba. Okay.
pułapka dźwiękowa. Co? To jakiś alarm. Ja tam nic nie słyszę. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Ale chyba się już wyniósł. Kto by tu chciał zostać? Ktoś, kto sądził, że jest tu bezpiecznie. Nic nie widać. Co tu piszę? Zasady domowe, ważne, przeczytaj. Upewnij się, że drzwi są zamknięte. Jeśli nie znasz przybysza, zapytaj o hasło. Żadnych krzyków ani hałasów. Po usłyszeniu alarmu, uciekaj do kryjówki. O kurczę. Spluwa. Radio. Spokojnie. Piłka. Ej, Sam, tak. Ustaw się między tymi słupkami. Okej. Okay. Gotowy? Okej, okay, dawaj. No. O! Yeah. Henry, widziałeś? Złapał. Widzisz, okej? Okay. Tak. Przepraszam. Sporo jest zasobów, powiem wam, w tym momencie, więc przypuszczam, że tu zaraz będzie jakaś jatka. Słyszałeś? A. Zarażenie. Cicho. No, słychać zarażonych chyba. No. Cisza. Okej, okay, no to już wiemy, co się z nim stało. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło tam być już od dawna. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. Oby. Możliwe, wiem. Tu jest jakieś pomieszczenie. Kolejne zasoby. Przeczytajmy. Hej Susan, chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia to był świetny pomysł. Fantastyczna sprawa, takie łapanie deszczu bez ruszania się stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za złe, ale dałem dzieciakom kilka pistoletów na wodę i oczywiście cały dzień jestem mokry. Jeśli nie podoba ci się, to daj znać, a od razu je im zabiorę. Do zobaczenia na kolacji, tylko od razu ostrzegam. Hayley znowu robi te swoje klopsy. Iz. No dobrze. No cóż, spróbujmy zobaczyć, co jest dalej. Tu nic nie mamy.
szczury. Batonik. O. Śrubki, śrubki. Pięknie. Tu jakieś drzwi. Zobaczmy. Nie cierpieli. Czyż to by był jakiś pokój dziecinny? Kolejna kartka. Zobaczmy. Jesteśmy w Podczasku. Pozostali chyba nie żyją. Niektóre dzieciaki są ze mną. Do drzwi dobijają się zarażeni. Nie wiem, jak długo wytrzymamy. Jeśli Iz i pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć. A jeśli dojdzie do ostateczności, zrobią to szybko. Kaylee. Jezu. No. Punkty doświadczenia. Nie wiem, co jest lepsze. Czy ten miecz? Czy możemy jakoś to udoskonalić? Możemy. O. Dobra, niech będzie. W razie co, to będziemy mogli tutaj wrócić, gdyby nam się ten miecz uszkodził. Albo coś w tym stylu. No dobra. Hej, myślisz, że to prowadzi na zewnątrz? Może. Za wysoko, tak. Żeby kogoś podsadzić. Może da się tam dostać jakoś inaczej. Tylko jak? Kolejna brama. Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem. Za każdym razem... Co? Kurde, to cholerstwo, ani drgnie. Dalej, uciekaj. Sam? Trzymaj się, Joela. Henry, musimy, kurwa, uciekać. A ty go pilnuj. Idź. Wszystko będzie dobrze. Tak, tak wiem. Dobra, dobra. Zobaczmy, czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Dobra? Ale to już w kolejnym odcinku. Okay. Tymczasem ode mnie to tyle. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.